Witajcie siostry i bracia. Bardzo dziękujemy za to, że przyjęliście nas i ugościliście. I jestem wdzięczny Bogu za tą niesamowitą możliwość, że mogę dzisiaj tutaj być wśród was. Że mogę dzielić się Bożym Słowem, tym co Bóg kładzie mi na sercu, ale też jest to niesamowite, że mogliśmy wraz z żoną przejechać całą Polskę i poczuć się jak w domu. I to Boża zasługa i dziękuję Bogu za was i dziękuję za ten czas. Pozwólcie, że zanim opowiem chwilkę o sobie, to pomodlę się i pobłogosławię ten czas. Skłońmy nasze głowy. Panie Boże, tak powierzam ten czas Tobie, Panie. Jeżeli chcesz, otwórz moje usta, jeżeli nie, to zamknij je, Panie. Tak powierzam ten czas Tobie, Panie. Ty bądź wywyższony w naszych życiu, w naszych sercach, Panie. Każdego dnia. Amen. Jeżeli będę się wzruszać, to nie bójcie się. Tak niestety mam. Taka moja natura. Zaopatrzyłem się w chusteczki. Któregoś razu popełniłem ten błąd i wyszedłem za kazalnicę właśnie bez chusteczek. To nie było łatwe. Choć przyjechaliśmy z Lwówka Śląskiego, to oryginalnie urodziłem się i wychowałem w Warszawie. Jako młody chłopak, bo w wieku 8 lat oddałem swoje życie Bogu. I to była moja świadoma decyzja. Jednak po tej decyzji sprawdziłem na własnej skórze ten werset, o którym Jezus mówi, że gdy demon opuści człowieka, to po jakimś czasie wróci. Jeżeli zostanie wszystko opuszczone, to wróci z kilkoma innymi. I tak było w moim przypadku. Po tym, jak oddałem swoje życie Bogu i należałem do Niego, zaczęły się w moim życiu dziać złe rzeczy. Zacząłem wieść takie podwójne życie, gdy w zborze byłem grzecznym, wierzącym, oddanym Bogu chłopcem, a w domu tak po części, a w szkole już zupełnie nie. I to tak trwało. I gdyby nie to, że należałem do Boga, to nie wiem, gdzie bym skończył. Gdyby nie to, że miałem tą świadomość, że należę do Niego i że to, co robię, jest złe, to nie wiem, gdzie bym był. Było wiele takich momentów, kiedy chciałem to zmienić. Ale nigdy mi się to nie udawało. Wpadłem po uszy w uzależnienie od pornografii, w uzależnienie od gier komputerowych. Bardzo dużo przeklinałem, bardzo dużo kłamałem. Ale za każdym razem Bóg próbował dotrzeć do mojego serca. I pewnego razu udało mu się. Miałem iść już do liceum, więc możecie sobie wyobrazić, że trochę czasu minęło na tej walce. I wtedy Bóg poruszył mnie i zawołałem do Niego w modlitwie: Panie, ja należę do Ciebie. Ja chcę iść za Tobą i ja chcę być dobrym chrześcijaninem. Chcę żyć prawdziwe życie chrześcijanina, a nie wciąż żyć w kłamstwie. I Panie, nie obchodzi mnie, czy będą się ze mnie śmiać, czy będą mnie wytykać palcami, Panie, ja należę do Ciebie. I wtedy zaczął się nowy etap w moim życiu. Etap, kiedy Bóg zaczął bardzo mocno poruszać mnie, uczyć mnie, pokazywać mi wiele rzeczy. Oczywiście przyszły też trudniejsze chwile, przyszły różne próby, przyszły sytuacje, kiedy musiałem ponownie, świadomie potwierdzić to,
czy idę za Bogiem, czy za kimś innym. Ale jestem dzisiaj tutaj na tym miejscu i widzę niesamowitą drogę, którą Bóg uczynił w moim życiu. Widzę mu cudowną żonę i dziękuję Bogu. Dziękuję Bogu za to wszystko, co uczynił. I dlatego też powierzam mu ten czas, bo to, kim ja byłem, to, do czego moje życie prowadziło, nie miało możliwości skończyć się w miejscu, w którym jestem. Ale był taki moment, kiedy pojawił się Jezus Chrystus. I tak jak wspomniałem, modląc się do Boga, prosiłem Go, by... Mówiłem Mu, że ja chcę żyć dobrym życiem chrześcijanina i wiedziałem jedno, że potrzebuję jakichś wskazówek, jakichś drogowskazów. I wiedziałem, że Biblia, Boże Słowo, na pewno to ma w sobie. Gdy tylko usłyszałem o tym, że od swojego pastora, że jest taka możliwość, że będę tutaj wśród was dzielić się Bożym Słowem, to od razu wiedziałem, jakim fragmentem będę chciał się z wami podzielić. Jednym z tych, które niesamowicie wiele dało w moim życiu. Jednym z tych, które odpowiedziało na wiele moich pytań. Chciałbym, byśmy przeczytali dzisiaj większość pierwszego rozdziału drugiego listu Piotra. Jest to naprawdę szczególnie bliski dla mnie fragment. Cały ten fragment będzie mówił o tym samym, czyli o poznaniu Boga, a bardziej o poznawaniu Boga. Pozwólcie, że rozpocznę czytać. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa naszego Pana. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki Nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak? Ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Dlatego, chociaż znacie przekazaną wam prawdę i jesteście w niej utwierdzeni,
chcę wam ciągle powtarzać te sprawy. Dopóki jestem w namiocie mego ciała, uważam, że trzeba pobudzać was przez to przypominanie. A wiem, że niedługo przyjdzie mi zwinąć ten namiot. Co mi zresztą nasz Pan Jezus Chrystus wyraźnie zaznaczył. Dołożę natomiast starań, abyście również po moim odejściu stale sobie o tych sprawach przypominali. Gdyż obwieściliśmy wam moc oraz przybycie naszego Pana Jezusa Chrystusa nie jako ludzie, którzy poszli za wymyślnymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Bóg Ojciec bowiem obdarzył Go czcią i chwałą, gdy w potędze swego majestatu skierował do Niego słowa: to jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. My ten właśnie głos, pochodzący z nieba, usłyszeliśmy, gdy przybywaliśmy z Nim na Świętej Górze. Mamy więc słowo prorockie tym bardziej pewne i wspaniale, że trzymacie się go niczym lampy świecącej w ciemności, dopóki nie zaświta dzień, dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. Krótki wstęp historyczny do tego fragmentu. Apostoł Piotr pisze do zborów w Azji Mniejszej, czyli na terenie dzisiejszej Turcji. Wiele listów w Nowym Testamencie jest do nich kierowanych. Są to prężne wspólnoty, które mają bardzo poważny problem. Są prześladowane. Jest to ciekawe, bo tak jak sobie myślę, to muszę szczerze wyznać, że nie wiem zbytnio, jak to jest być prześladowanym. I coraz mniej wiemy, jak to jest. Pomimo tego, że raczej spotykamy się z tym fragmentem, który zapowiada ten wielki ucisk, który ma nadejść, to szczerze przywykłem osobiście do tej wolności, że mogę spotkać się dzisiaj tutaj z wami otwarcie. W tamtych zborach niezbyt można to było uczynić. To prześladowanie ciągle się narastało. Zaczynało dochodzić do morderstw. I Piotr pisze do nich, by wspomóc, by pocieszyć. I to jest też pocieszenie dla mnie, że jeżeli za mego życia miałby nadejść ten czas, kiedy nie będziemy mogli się już spokojnie spotykać, to przynajmniej w Biblii będzie bardzo dużo do nas napisane. To jest takie dla mnie pocieszenie. Ale chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na ten wielki przekaz, który Piotr w krótkim tekście chce przekazać, który uważa za tak ważny, jak czytaliśmy, że uważa za godny powtarzania wciąż i wciąż, a nawet żeby po jego śmierci wciąż było to przypominane. I zanim przejdę do głównego przekazu tego listu, to chciałbym nam zwrócić na dwie takie rzeczy, dwa elementy tego fragmentu, z których możemy coś niesamowitego zaciągnąć. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na rozpoczęcie. Czytamy: Szymon Piotr, sługa i apostoł. Jest to bardzo ciekawe i dla mnie osobiście poruszające, ponieważ jeżeli cofniemy się do pierwszego listu, przeczytamy: apostoł, Piotr, apostoł. I jest to przywitanie, którego byśmy się spodziewali. Piotr, apostoł, Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa. Jednak tutaj czytamy Szymon Piotr. I chciałbym zwrócić naszą uwagę, jak kilkoma słowami możemy opowiedzieć niesamowitą głębię. Ponieważ Szymon Piotr jest świadectwem tego, co Jezus Chrystus uczynił w życiu apostoła. Jest to świadectwo tego, kim on był. Kiedyś ten Szymon, o którym możemy przeczytać, jak to był nieraz nerwowy, jak to
Chciał wiedzieć nieraz lepiej niż Jezus, jak to był gotowy mieczem wojować. A z drugiej strony Piotr, ta skała, której tak bardzo używał Jezus. Porusza mnie to dlatego, że przypomina mi to, o czym wspominałem. To, jak wyglądało moje życie. Jak wyglądało moje życie, gdy byłem jak ten Szymon. Zanim przyszedł do mnie Jezus. Zanim zapukał i zanim zaczął uwalniać mnie. Jest to niesamowite, bo gdyby nie to, to nie byłoby mnie dzisiaj tutaj wśród was. Gdyby nie to, albo siedziałbym gdzieś tam wciąż pogrążony w swoich uzależnieniach, albo skończył już bym z sobą. Miałem kiedyś na to ochotę. Jednak był Jezus. Był Jezus, który przyszedł i który to zmienił. I chcę zwrócić na to dzisiaj uwagę, by tym bardziej pobudzić nas do dziękczynienia dla Boga. Byśmy przypomnieli sobie, jak wiele Mu zawdzięczamy. Byśmy przypomnieli sobie, kim byliśmy i co Jezus z tego uczynił. Te proste słowa przywitania. Szymon, Piotr. Miały też na celu właśnie to przekazać tym zborom, by pamiętali, co Jezus dla nich uczynił. Kim byli i za co mogą dziękować Bogu. I to jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę. Druga, to chciałbym spojrzeć na koniec tego fragmentu. Był początek, teraz zobaczmy koniec. Końcówka tego fragmentu opowiada o pewnym problemie, który był obecny w tamtych zborach, w tamtych czasach i na pewno to się nie zmieniło. Mianowicie o fałszywych nauczycielach i o fałszywej Ewangelii, która szerzyła się i pewnie to się dalej nie zmieniło. Przeczytam fragment, ponieważ bardzo cenne jest, byśmy zobaczyli, na czym opiera się apostoł Piotr. Od 16 wersetu możemy przeczytać takie słowa. Gdyż obwieściliśmy wam moc oraz przybycie naszego Pana Jezusa Chrystusa nie jako ludzie, którzy poszli za wymyślnymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Bóg Ojciec bowiem obdarzył Go czcią i chwałą, gdy w potędze swego majestatu skierował do Niego słowa: to jest mój Syn ukochany, źródło mojej radości. My ten właśnie głos pochodzący z nieba usłyszeliśmy, gdy przebywaliśmy z Nim na świętej górze. Podążanie nie za baśniami, lecz za przeżyciem z Bogiem, przeżyciem z Jezusem Chrystusem. Apostoł Piotr podkreśla, że to, co głosi, nie opiera się na tym, co gdzieś usłyszał. Jego życie nie opiera się na jakichś historiach, lecz opiera się na żywym Chrystusie, który był w jego życiu i który może być też w naszym życiu. Siostry i bracia, oto pytanie, które ten fragment też zadaje. Na czym my się opieramy? Na czym budowana jest nasza wiara? Czy na historiach, które gdzieś usłyszymy? Czy na tym, co Jezus Chrystus działa, działał i będzie działał w naszym życiu? W naszym życiu też jako życiu wspólnoty. Mam ten zaszczyt, że jestem jedną z osób prowadzących taki kurs przygotowawczy do ewangelizacji i jest to kurs o chrześcijańskim życiu i świadectwie. Jednym z głównych punktów, które przekazujemy podczas tego kursu, jest to, że największym świadectwem
I największym materiałem ewangelizacyjnym chrześcijanina jest jego życie. Jest to, jak Bóg działa w jego życiu. I nieważne, czy ta historia jest wielka i wspaniała, czy są to jakieś wielkie przełomowe odwroty od złych czynów, czy wydawałaby się, że mała i niewielka. To Bóg wie, jak nas użyć. To Bóg wie, do kogo nas posłać. To Bóg wie, że nasza historia spotkania się z Nim jest wystarczająca, by innych przywieźć do Niego. Dlatego jeżeli brak nam w naszym życiu obrazu żywego Boga, jeżeli w tym momencie nie widzimy Go w naszym życiu, to zachęcam, módlmy się do Niego i wołajmy, by nasz fundament był stały. Byśmy patrząc na swoje życie mogli widzieć Go. I właśnie takiego Boga, który jest obecny w naszym życiu, będziemy mogli głosić. Moja osobista rada jest taka, że w moim życiu Bóg najwięcej działał wtedy, kiedy ja działałem dla Niego. Może ktoś czeka, szuka, chce, by Bóg do niego przemawiał. Moja rada? Zapytaj się pastora, zapytaj się starszych zboru. Zapytaj się, w co możesz się zaangażować. Bo naprawdę, gdy my działamy dla Boga, to Bóg działa dla nas. Bóg działa w nas. I wtedy nie mamy wątpliwości. I wtedy mamy trwały fundament w naszym życiu. I to tak tytułem wstępu do głównego nauczania, do głównej myśli, którą apostoł Piotr chce przekazać. Czyli po pierwsze, byśmy pamiętali, kim byliśmy. I byśmy pamiętali o wdzięczności dla Boga za to, co uczynił w naszym życiu, a po drugie, byśmy dbali o ten nasz fundament, by jakiś byle wiatr nie zdmuchnął naszej wiary. Byśmy byli w stanie się ostać. I dbajmy o to, siostry i bracia, byśmy stali na twardym gruncie. Przechodząc do głównej części tego nauczania, zaczyna się ona od obietnicy. Czytamy: Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Jakże niesamowite słowa. Wszystkim Bóg zapewni wszystko, co jest potrzebne do życia duchowego, ale i do życia cielesnego. Bóg jest zainteresowany i jednym, i drugim. Oczywiście najbardziej naszym życiem duchowym, ale On jest świadomy, że życie cielesne też ma swoje znaczenie. I też chce się o nie zatroszczyć. Jednak czytamy dalej, że otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał. A zatem Bóg już przygotował te wszystkie dobre rzeczy dla nas. Bóg już zapewnił to wszystko, czego my potrzebujemy. Pytanie teraz, czy my zbliżymy się na tyle do Niego, by móc z tego zacząć czerpać? Czy zbliżymy się i staniemy przy Jego ramionach? Czy będziemy cały czas chcieli z dala, cały czas na własnych siłach? Czy jak staniemy przed tą świętą górą, to będziemy jak Izrael, który stanie z tyłu w strachu i powie: idź Mojżeszu, idź, my tutaj zostaniemy? Czy może odważymy się i zbliżymy się i zaufamy Bogu, że On zaopatrzy? Dalej ta obietnica jest jeszcze przedłużana, bo czytamy, że
Te wszystkie obietnice są po to, byśmy stali się uczestnikami boskiej natury. Boskiej natury. My możemy stać się uczestnikami Jego boskiej natury i być wolni. I być wolni od grzechu. Być wolni od zepsucia, do którego prowadzą żądze. Czyż nie jest to obietnica warta podążania? Czy nie jest to obietnica, na której warto się zastanowić, czy jest obecna w naszym życiu? I to, dlaczego tak bardzo lubię ten fragment, to to, że w teorii jesteśmy teraz w tej sytuacji w takiej trochę kropce, bo no, wszystko jest w poznaniu Boga, tak? Ale czym jest to poznanie Boga? Tak trochę tak, jak jest ta historia, jak przychodzi ten uczony do Jezusa. No ale kto jest moim bliźnim? No ja wiem, że ja mam miłować bliźniego, no ale kto jest moim bliźnim? No, a tu mamy, no dobrze, ja mam poznawać Boga, no ale jak ja mam poznawać Boga? I apostoł Piotr od razu pisze, jak to uczynić. Dlatego ten fragment tak lubię. Pozwólcie, że będę dalej czytać. Od 5 wersetu. Przeczytaliśmy przed chwilą właśnie o tych obietnicach i czytamy następujące słowa. Właśnie dlatego, z powodu tych obietnic, dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z opanowaniem, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. I uwaga, gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. No prosta instrukcja. Jakże lubię te proste instrukcje w Biblii. Gdy wychowywałem się, to nie był mi obcy ten obraz tego takiego mitycznego chrześcijaństwa, tych wszystkich zakonów, które gdzieś tam kryją swą tajemną wiedzę. A później otwieram Biblię i czytam po prostu wprost. Drogą do poznania Boga, do poznania Pana Jezusa Chrystusa jest rozwijanie tych 8 cech. A za tym poznaniem idą wspaniałe obietnice. I oczywiście o każdej z tych cech można by było powiedzieć oddzielne kazanie. Na pewno już nie jedno też było powiedziane. I można by też napisać i książki. Pozwólcie, że tak skrótowo wymienię te cechy z takim krótkim moim komentarzem. Wiara, czyli to, komu i czemu ufamy. Czy ufamy sobie, czy ufamy komuś, czy ufamy Bogu. Prawość. Prawość to właściwe postępowanie w naszym życiu. Poznanie to studiowanie Bożego Słowa, ale też słuchanie Go i zagłębianie się w nie. Opanowanie to zarówno emocjonalne, jak i również przeciwieństwo rozpusty czy obżarstwa. Wytrwałość? No, niekiedy trzeba nam trochę zaczekać, aż coś w naszym życiu się zmieni, coś w naszym życiu zacznie się dziać. Pobożność. Czyli skupienie naszego życia na Bogu, a nie w drugą stronę. Czy nasze życie skupia się wokół Boga? Czy to Bóg jest skupiony i gdzieś wepchnięty w nasze życie? Braterstwo, czyli bycie we wspólnocie i dbanie o nią. Miłość. Miłość to jest to, co to wszystko w sobie zawiera. Miłość to
To, co powinniśmy czuć do każdego drugiego człowieka. To, co poprowadziło Chrystusa na krzyż, to miłość do każdego człowieka. Miłość w naszym życiu może być do tych osób nam bliskich, ale powinna być do tych osób, których nie lubimy. Te 8 cech. Każdy z nas może zastanowić się i pomyśleć, jak dobrze idzie w rozwijaniu tych elementów naszego życia. I czytamy, że one sprawiają, że nie jesteśmy bezczynni, czyli że coś robimy i że nie jesteśmy bezowocni. Czyli coś z tego, co robimy, jest trwałe. I te owoce są właśnie w poznaniu Boga. I pozwólcie, że jeszcze raz je przeczytam. Przeczytam jeszcze raz te 8 cech, a my zastanówmy się. Wyciszmy się na chwilę i zastanówmy się, co w naszym życiu powinniśmy zacząć rozwijać. Uwaga. Zacznę czytać. Wiara, prawość, poznanie, opanowanie, wytrwałość, pobożność, braterstwo i miłość. Każdy z nas ma swoją drogę w poznawaniu Boga. Każdy z nas jest na innym etapie. Ja wiem, że w tym momencie chcę się skupić nad 3 z tych elementów, z tych cech. Nad opanowaniem, ponieważ udało mi się przytyć na tyle, że nie byłem w stanie się dopiąć w garnitur. A wiecie, może nie jest to nic złego, ale nie chcę niszczyć tego ciała, które Bóg dał. To moja własna głupota do tego doprowadziła. Więc chcę się na tym skupić, by móc godnie reprezentować Boga. Chcę się skupić na pobożności, bo czasami moje codzienne życie zabiera mi za dużo czasu i ciężko mi znaleźć czas na spokojnie dla Boga. Ale także muszę pracować nad wytrwałością, bo nieraz owoce naszej służby, tego co robimy, długo muszą dorastać. I to jest moja droga. Każdy z nas ma jakąś przed sobą. Wiem jednak jedno. Jeżeli będziemy rozwijać braterstwo, jeżeli będziemy skupiać się we wspólnocie, to będzie nam lżej dbać też i o pozostałe rzeczy. Możemy być dla siebie wsparciem w tej drodze. Wsparciem w tym dążeniu do tego, by być coraz bliżej i bliżej Boga. By móc czerpać coraz więcej i więcej. Wiem, że jeżeli będziemy razem, to będzie nam lżej. Jednak jak Piotr zauważa, są tacy, którym zupełnie na tym nie zależy. Nie są tym zainteresowani. Nazywa on ich ślepymi i mówi, że zapomnieli o odkupieńczym dziele Jezusa Chrystusa w ich życiu. Ale jesteśmy świadomi dzięki Piotrowi, że takie osoby są. I jaka jest rada? To Piotr mówi: tym bardziej zadbajmy o stałość naszego powołania. Tym bardziej zadbajmy o nasz fundament, bo mogą być takie osoby. No i jak to czynimy? Jak dbamy o nasz fundament? Jak dbamy o stałość naszego powołania? Dbając o te cechy. I więcej.
Przeczytam wam o jeszcze jednej rzeczy, którym to daje. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Czyż nie jest to niesamowite? Jak wielkie obietnice czekają na nas? Czy w ogóle, gdy słyszymy Królestwo naszego Pana i Zbawcy, to nie świta nam pewien inny werset? Taki, który też dość często się pojawia. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. A tu czytamy, że otrzymujemy ten dostęp, znajdujemy to Królestwo Boże. Otrzymujemy coraz głębszy dostęp i wszystko, co jest z tym związane. I nasze życie przestaje polegać na naszych siłach, a zaczynamy żyć tym, co daje Bóg. I to wszystko przez poznawanie Boga. A to poznawanie Boga przez dbanie o nasze życie, o dbanie o te 8 cech. O to, że dążymy do tego, by być coraz bliżej. I to jest niesamowite też w tym wszystkim, bo to nie jest jak w innych zawodach czy w pracy, że no coś mamy zrobić, czegoś mamy się nauczyć. Jezus Chrystus jest zainteresowany tym, by nam pomóc w tym. On chce nam pomóc w rozwoju tych cech. On chce, byśmy byli coraz bliżej. Bóg chce mieć z nami relacje. Na tyle bardzo, że posłał swojego Syna, by tą drogę do Niego torować. A teraz my możemy się do Niego przybliżać. Możemy być coraz bliżej. I to jest właśnie to nauczanie. Ten przekaz, który apostoł Piotr chce przekazać i uważa za tak ważny zborom w Azji Mniejszej. Chcę tutaj podkreślić, że tu nie chodzi o Ewangelię sukcesu. Jeżeli ktoś tak pomyśli, nie. Tu nie chodzi o to, że teraz, gdy zbliżymy się do Pana, to otrzymamy wszystko, o czym chcemy, co tylko chcemy. Nie, nie. My mówimy tutaj o czymś więcej. My mówimy tutaj o Bożej obecności w naszym życiu. O Bożych ramionach. O Bożym pokoju. Każdego dnia, nieważne co się dzieje, nieważne co mówią media, nieważne co widzą nawet nasze fizyczne oczy. My wiemy, do kogo należymy. I my możemy opierać się na trwałym fundamencie Boga. I to, powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Jest to pytanie do każdego z nas i do mnie przede wszystkim. Czy chcę być blisko Boga? Czy chcę zbliżyć się do Niego? Czy może jak Izrael stanę z tyłu, bo będę bać się, że coś się jeszcze wydarzy? Zachęcam nas, siostry i bracia, bądźmy coraz bliżej. Coraz bliżej. Zaufajmy Bogu, że On wszystkim się zatroszczy i zbliżmy się do Niego. Jemu niech będzie chwała. Amen.